Dzień dobry. Dzisiaj na moim stole kolejny laser. Jakaż niespodzianka, prawda? Tym razem będzie to Acmer P2. Tej marki jeszcze tutaj u nas w warsztacie nie widzieliście. I bardzo się cieszę, że te kolejne sprzęty do nas docierają, ponieważ wy, nasi widzowie, macie naprawdę tutaj sporą dawkę wiedzy na temat tych sprzętów. Ale również doskonale możecie sobie te sprzęty porównać. Ja wykonuję mniej więcej te same prace na nich, żebyście faktycznie mogli sobie zobaczyć. Interesuje mnie model ABC. Patrzycie na te trzy filmy i macie sprawę jasną, czystą i klarowną. Otwieramy w takim razie. Porządna kosa w rękę. Tak, taka kosa. I lecimy. Ten film dzisiaj podzielimy sobie na dwie części, czyli najpierw zrobimy unboxing, zobaczycie co tutaj jest w zestawie, co producent od razu w zestawie dostarcza, bo zawsze oczywiście tych akcesoriów jest sporo, można sobie coś dokupić, ale warto wiedzieć co jest w wersji podstawowej. I spróbujemy to odpalić, a kolejny film poświęcimy już na jakieś głębsze testy, bo to po prostu zajmuje trochę więcej czasu, więc ja muszę również mieć na to chwilę. Jest instrukcja, wersja książkowa. Co cieszy? Mamy Y-belt, czyli mamy tutaj pasek ten zębaty. No proszę. Mamy dwie dodatkowe soczewki. Co również jest miłe, ponieważ na tych soczewkach zbiera się osad. Ten dym i on się tam gdzieś przypala do szkła. I teraz jeśli co jakiś czas tego nie wyczyścicie, to laser zamiast przejść przez krystalicznie czystą soczewkę zacznie przypalać pomalutku ten osad i po pewnym czasie po prostu soczewka jest... Możecie to wyrzucić na śmieci. Mamy tutaj kawałek rurki, mamy tutaj narzędzia. Mamy znowu rurkę, czyli to są rzeczy do nawiewu. Aha, i tutaj mamy ten malutki kompresorek, zobaczymy. Air output, czyli mamy taki mały kompresor, 25 litrów na minutę. Czy to wystarczy? Się okaże. No i coś potężnego tym razem w moich rękach. Kolejna bardzo duża głowica. Do tego myślę, że też jesteście już przyzwyczajeni, że producenci przebijają się w tych konstrukcjach. One są coraz większe. Tutaj mamy tutaj 30 watów. 30 watów. Oczywiście jest to nadal wiązka 405 nanometrów. Mamy tutaj, jak widać od razu, air assist, czyli powietrze będzie wprowadzane tutaj, tędy, bokiem. Tutaj mamy fokusowanie, czyli manualne. Dotykamy, później sobie to odklikujemy. I mamy również szybkę polaryzacyjną. To też jest fajna rzecz. Nie zawsze musimy mieć te okulary na nosie. Tylko widzimy przez tą szybkę i to naprawdę wystarcza. Dobrze, tutaj mamy przód maszyny. Tutaj zapewne... A tu jest brama chyba. I co warto od razu pokazać, mamy profil liniowy zamiast kółek poliamidowych. Dobra, mamy okulary. Dalej, mamy tutaj kilka materiałów testowych, sklejka i jakaś blacha. No tak, myślę, że 0,1, 0,2 mm. Spróbujemy ciąć tą blaszkę również. Dobra, i kolejne elementy. Tu mamy bok. Również profil liniowy. Kolejny bok i te elementy, słuchajcie, również sporo ważą. To już nie jest lekka rzecz.
Czyli mamy tutaj, nie wiem, czy to jest aluminium, czy również jakiś profil stalowy. I co dalej? Teraz element, którego nie mogę za bardzo wyciągnąć, ale jest. Ok, dlatego ciężki, że mamy tutaj silnik, nóżki, czyli to będzie pewnie tył. Mamy oczywiście zasilacz. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy. 24 V, 6 A. Coraz większa. Pamiętajcie, że tutaj musimy napędzić maszynę, ale też dostarczyć mocy prądu do głowicy i jeszcze do kompresora. No i kabelki oczywiście. I to byłoby wszystko. To byłoby wszystko. Więc robimy zbliżenie na stół. Muzyczka dla Was. Myślę, że te parę elementów to jest tak z 10 minut, 15 układania i maszyna za chwilę będzie poskładana. I jak widzicie, wszystko zrobione, laser odpalony, pierwszy test zrobiony również. Wyłączę to, żeby nie hałasowało. No i tutaj już Wam od razu pokażę, co też udało się wypalić. To jest ta pierwsza wzorcowa kratka, ten cały czart, który wykonuję zawsze. No, widać, że to ma ponad 30 W, bo zresztą sami zobaczcie. No i oczywiście widać tutaj na tym, gdzie mamy to cięcie, czyli spokojnie 400, czekajcie, żebym to widział dobrze i czytał, czyli moc 50% na prędkości 400, spokojnie HDF-kę 3 mm tniemy, oczywiście na raz.
No i tutaj to jest najlepsze. Grawerowanie, które powinno być tylko grawerem, tak? Powinno być grawerem, ale przez to, że ta moc jest naprawdę spora, no to widzicie, że tutaj jaramy na wylot. Dobra, czyli na razie to wszystko. Jeśli chodzi o samą budowę, nie miałem tutaj najmniejszych problemów. Generalnie trzy śruby, trzy śruby, trzy śruby, trzy śruby, dwie śruby i dwie śruby. I cała konstrukcja poskładana. Warto jednak mieć jakiś większy kątownik, żebyście sprawdzili kąt prosty na maszynie, żeby nie było to zukosowane. Więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Jeśli nawet nie macie jakiegoś kątownika, to słuchajcie, kartka papieru, czy jakieś pudełko, tak? To, co będzie prostokątne, przykładacie, mierzycie i gotowe. Czy coś jeszcze z samej konstrukcji? Okablowanie banalnie proste, bo mamy jedną wtyczkę tutaj, drugą wtyczkę tutaj. Przeprowadzamy przewód, używamy trytytek, żeby to złapać i również gotowe. Nawet słuchajcie, tutaj Akmer poszedł dalej i zrobił plik konfiguracyjny do Lightburna, czyli wczytujemy ten plik, żeby nic nie musieć ustawiać. I to też jest fajna rzecz, że jest to tak przemyślane. Jedną rzecz tylko trzeba pamiętać, że aby włączyć, aby aktywować automatyczny Air Assist, czyli to ten nadmuch, musimy w Lightburnie ustawić, jaka komenda włącza właśnie ten Air Assist. Może to być M7, może to być M8. Tutaj jest M7 i to musimy ustawić w Lightburnie, czyli definiujemy, która komenda aktywuje automatyczny Air Assist. Jeszcze jedna rzecz, tutaj podpowiem, tylko obrócę może, albo pokażę to tak do Was. Czekajcie, żebym to mógł... Aha, bo tutaj się ciągnie ten przewód od nawiewu. Sekunda. Dobra, teraz tak już mam. Jeszcze sama konstrukcja. Znaczy o samej konstrukcji jeszcze coś Wam podpowiem. Mamy tutaj praktycznie, słuchajcie, wszystko, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ mamy grzybek. Wiadomo, jeśli coś się dzieje, wciskamy i zatrzymujemy pracę maszyny. To jest mega ważne. Pamiętajcie, że te maszyny to nie są zabawki. To nie jest jakiś delikatny, malutki laser, jakaś zabawka. Nie. Tutaj ilość energii, którą generuje ten laser, jest olbrzymia i palimy wszystko jak leci. Również może się tutaj pojawić żywy ogień i wtedy naprawdę musimy szybko reagować. Pamiętajcie, nie zostawiajcie tych maszyn samych sobie na jakieś długie godziny, bo trzeba mieć nad tym baczenie. Czyli mamy ten stop. Mamy taki, tutaj będzie smoke detector, czyli detekcję właśnie. Jeśli się coś dzieje, to jest tutaj czujnik, który to wyczuje i w razie czego możemy to zatrzymać. Również mamy, słuchajcie, kluczyk, tak? Kluczyk, który możemy wyjąć i maszyny nie uruchomicie. To również zapobiega... Macie pracownika, tak? Którego nie możecie do tej maszyny dopuścić, albo jakieś macie dziecko w domu, czy w pracowni może przyjść ktoś, jakiś małolat. Wyciągacie kluczyk i sprawa załatwiona. I jeszcze tutaj przesunę z tyłu. Mamy bardzo fajny taki mikroprzełącznik do podłączenia, inaczej, jest gniazdo do podłączenia osi obrotowej i taki mikroprzełącznik, który wystarczy, że przełączamy i wtedy odpina się oś Y, a zostaje włączona oś X. Czyli wtedy mamy X plus Y zastępuje ta oś obrotowa. To chyba wszystko. To chyba wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek, gdzie postaram się Wam wtedy pokazać na żywo, jak sobie radzi ten laser. Myślę, że tutaj naprawdę będzie miał duże pole do popisu, bo bardzo mocna głowica. Te profile liniowe również widzę, że dobrze bardzo działają. Widziałem również, że tutaj
defaultowo nastawiona prędkość dla osi XY było 30 000, więc całkiem sporo. Do zobaczenia. Cześć.